Euro 2016 to niewątpliwie najlepsza impreza Polaków, jeżeli chodzi oczywiście o piłkę nożną w ostatnich latach, ale dzisiaj zobaczymy, czy obecny skład reprezentacji Polski poradziłby sobie i czy wygrałby grupę na Euro tym właśnie 2016, które odbywało się we Francji. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, standardowo dobijamy do 200 łapek w górę, zostawcie także subskrypcję. Tutaj macie mojego Instagrama, a tutaj oczywiście serwer Discord, do którego link macie w przypiętym komentarzu. A teraz już nie przedłużam i zapraszam was oczywiście do odcinka. A więc tak, jesteśmy. Tutaj jest nasz skład i zobaczymy pierwszy mecz z Irlandią Północną, czyli tak jak było w prawdziwym życiu. Więc zobaczymy, w pierwszym meczu było 1-0 na Euro 2016, a tej wynik aż 3-1. Bramka Lewandowski, Zieliński oraz Lewandowski dwa razy, więc no na pewno wzbudza to, jak to mówią ludzie, szacunek. Oczywiście tutaj zobaczymy sobie wszystkie mecze, bo zrobimy ci chyba dwie symulacje, zobaczymy jak to pójdzie. Niemcy kontra Ukraina, tego meczu to szczerze mówiąc nie pamiętam, ale chyba Niemcy go spokojnie wygrali. A tutaj Ukraina wygrywa ten mecz 1-0, więc naprawdę niespodzianka już w pierwszej kolejce. Więc naprawdę jest to ciekawe. I Niemcy kontra Polska, tutaj pamiętny wynik 0-0 i świetny mecz Łukasza Fabiańskiego, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało teraz. I Polska wygrywa aż 3-1. Szczerze wam powiem, że reprezentacja Niemiec no słabo sobie poradziła jak na taki skład. I teraz Ukraina kontra Irlandia Północna. Jeżeli Irlandia Północna wygra ten mecz, czy jeżeli Ukraina wygra ten mecz, to już na pewno wyszliśmy z grupy, a jest remis. A jest remis. Niemcy i tak bez szans wyjścia z grupy. I teoretycznie wychodzimy z grupy. Teraz mecz z Ukrainą, tutaj było 1-0 po bramce oczywiście Jakuba Błaszczykowskiego. I ten mecz przegrywamy 3-2. Cygankow, Malinowski, a u nas bramki strzał Moder. Dwie bramki Modera, więc naprawdę dobry turniej dla młodego Polaka. Na to wychodziło te 6 lat temu. No i tak naprawdę już tutaj bez szans wyjścia ani Irlandia, ani Niemcy, czyli tak zwany mecz o pietruszkę. Ale jeżeli Niemcy by ten mecz przegrali, to byłoby naprawdę to co najwyżej, co najbardziej śmieszne. Ale wygrywają 2-1 Werner oraz Thomas Müller z bramkami, więc w pierwszej symulacji udaje nam się wyjść z grupy. Z naprawdę bardzo fajnym dorobkiem. Niestety drugie miejsce, Ukraina wychodzi z pierwszego, więc no jest to ciekawa grupa, więc co, więc my kończymy ten turniej, zaraz przechodzimy do drugiego, bo naprawdę robi się bardzo ciekawa, że tak powiem, symulacja. A więc tak, po pierwszym bardzo dobrej w sumie symulacji gramy teraz mecz z Niemcami jako pierwszy. I tutaj widzimy, że niestety przegrywamy 2-1 w pierwszym meczu, co nie stawia nas w dobrym świetle. Ostatnio się wygrać udało. I teraz Irlandia z Ukrainą. I Ukraina znowu wygrywa 3-2. Zobaczymy, czy drugi raz się uda im wyjść z grupy. No oczywiście wiadomo, że niektóre reprezentacje także są już gorsze niż wtedy. Aczkolwiek, wiadomo. Teraz Irlandia Północna kontra Niemcy. I Gundogan jest strzał karnego i remisują tylko z Irlandią, co nam daje naprawdę dużo teraz pole do popisu. Gdyż ten mecz jak wygramy, to wskakujemy na trzecie albo drugie miejsce, ale prędzej pewnie na trzecie. Czy uda nam się wygrać z Irlandią? Wcześniej było 1-0 i tak, Lewandowski jest strzał karnego, ale szybko się rehabilituje. I wygrywamy 4-2 z Ukrainą, więc naprawdę to wygląda dobrze. Jeżeli wygramy z Irlandią Północną, to z grupy wychodzimy. Nawet jak zremisujemy, jeżeli teraz Ukraina nie wygra z Niemcami, więc zobaczymy. Reprezentacja Niemiec jest remis, co tak naprawdę obydwu reprezentacjom robi bardzo dobrze. Jakby to nie zabrzmiało, ale jeżeli my wygramy mecz z Irlandią Północną, to wychodzimy z pierwszego miejsca, więc zobaczymy. I remisujemy i to chyba nam nie daje wyjścia z grupy, czyli naprawdę bardzo słabo. Nie, wychodzimy z grupy nad Ukrainą, czyli znowu drugi raz wychodzimy. Lewandowski najwięcej brameczek. Więc naprawdę to wygląda dosyć spoko. Więc co? Więc teraz się zaraz słyszymy w kolejnym turnieju. Albo no jak to woli. Ja nie umiem mówić, więc zaraz się widzimy w trzecim i zobaczymy, czy trzy razy się nam uda oczywiście wyjść z grupy. Dobra, więc trzecia finałowa symulacja, tym razem Ukraina kontra Irlandia Północna. Więc zobaczymy, jak nam pójdzie oczywiście tutaj. Szybka symulacja, to chyba nikogo nie powinno dziwić. No Ukraina powinna to wygrać i wygrywa 2-1. Naprawdę Ukraina się bardzo dobrze pokazuje. Raz z pierwszego miejsca, raz niestety nie wyszli. No ale taka sukcesu cena, jak to mówią Malik Montana. Teraz mecz z Polska-Niemcy, czyli bardzo ważny mecz dla Polaków, który przegrywamy znowu 2-0.
więc Niemcami raz się udało tylko wygrać na 3 razy, więc no... Tutaj już to wygląda gorzej, znowu jesteśmy na ostatnim miejscu i zobaczymy, tutaj dwie najlepsze drużyny na ten moment. I Niemcy 6 punktów, co sobie już nie patrząc zapewnili wyjście z grupy. A teraz przed nami mecz z Irlandią Północną, który powinniśmy na spokoju wygrać. Na razie jeszcze bez bramki, ostatnio zremisowaliśmy w sumie, więc nie jest takie oczywiste, ale wygrywamy 2-1, dwie bramki Krychowiaka, znaczy nie, jedna Krychowiaka oraz jedna Bereszyńskiego, więc mamy 3 punkty. I teraz mecz z Ukrainą zaważy o tym, czy z grupy wyjdziemy, czy też nie, więc trzymajmy kciuki, żeby 3 razy się udało wyjść, a w końcowej fazie jest remis. Jest remis, więc zobaczymy, jak to wygląda. Więc z grupy na pewno już nie wychodzimy, gdyż nieważne jak ten mecz się zakończy, to przez bilans bramkowy nie wychodzimy. A Niemcy wygrywają 3-0 z Irlandią, więc Niemcy się zrehabilitowali po pierwszej tej symulacji. Niestety nie wychodzimy, więc co? Więc dwa razy się udało wyjść z drugiego miejsca, raz kończymy na miejscu trzecim. No więc, no, dwa razy się udało wyjść, więc to się według mnie oczywiście jak najbardziej liczy. Więc co, więc ja oczywiście bardzo dziękuję za oglądanie kolejna, taka fajna mi się wydaje symulacja na moim kanale i co, słyszymy się w kolejnych już odcinkach też na moim kanale, mówiąc to kolejny raz. Do usłyszenia, cześć!